LZS Doruchów w rundzie wiosennej notuje bardzo dobre wyniki w klasie okręgowej. Celem podopiecznych Wojciecha Czecha jest już nie tylko utrzymanie, ale jak najwyższa pozycja w tabeli. Drużyna po 21 kolejce zajmuje 8 miejsce, a w ostatnim meczu rozgrywanym 23 kwietnia pokonała przed własną publicznością Płomień Opatów 2-1. Przez całe 90 minut na placu gry panowała bardzo nerwowa atmosfera, a zawodnicy i trenerzy obu drużyn często nie zgadzali się z decyzjami trójki sędziowskiej. To dzisiaj taki wyjątkowy mecz, bo przeciwnik z Opatowa, z tego co się orientowaliśmy zawsze na wszystkich meczach, jest taki nerwowy mecz, bardzo dużo falów, kartek. A ogólnie to poprzednie mecze były troszeczkę spokojniejsze, troszeczkę lepiej piłką graliśmy. Dzisiaj nie wiem dlaczego tak, troszeczkę nerwowo się wkradła w nasze poczynania. Największe emocje zaczęły się od 35 minuty, kiedy doszło do niemałej kontrowersji. Jeden z zawodników Opatowa został sfaulowany przed polem karnym. Mimo protestów drużyny gości, sędzia wyciągnął tylko żółtą kartkę. Na chwilę przed zejściem do szatni wynik spotkania otworzył Bartłomiej Kawka, który wykorzystał dośrodkowanie i głową zadał gościom skuteczny cios. Po zmianie stron w 56 minucie arbiter po faulu na jednym z zawodników Opatowa podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Dawid Zgorzelski i swoją okazję wykorzystał. Emocji nie brakowało, a na odpowiedź Doruchowian musieliśmy czekać do 70 minuty. Wtedy wynik meczu na 2-1 ustalił Bartosz Chojka. Mecz walki. Myślę, że spotkały się dwie równorzędne drużyny. Ten, kto strzelił jedną bramkę, ten wygrał. Bardzo nas cieszy to zwycięstwo, bo w poprzedniej rundzie przegraliśmy tam chyba 5-1. Dlatego byliśmy bardzo mocno dzisiaj zmobilizowani do tego, żeby ten mecz wygrać. Mecz, no niestety, troszeczkę walki, ale na szczęście udało się wygrać 2-1. Dobra passa w wykonaniu piłkarzy LZS-u Doruchów trwa. Trener Wojciech Czech przyznał, że jego zespół solidnie wzmocnił się przed startem rundy rewanżowej. To znaczy, to nie był transfer, tylko powroty. Kawka wrócił i Chojka wrócił. Też dwóch chłopaków, napastników. I niestety, jak w tamtym dniu graliśmy typowo bez napadu, teraz mamy dwóch zawodników w przodzie i dlatego całkiem ta gra inaczej wygląda. LZS Doruchów w następnym meczu zmierzy się z Ogniwem Łokociny.